I teraz stańcie sobie z boku i obserwujcie. Stańcie sobie za panami. O, tu już stoisz. Tu już stoisz. Słuchajcie dziewczyny, ustalmy jedno. Faceci są jak dzieci. Jest tak? Jest tak, sam ja słyszymy, Jezus, zachowujesz się jak dziecko, no kurde, jak dziecko. Od tej pory to są wasze dzieci. I te dzieci trzeba będzie nakarmić. Tak jest. Te dzieci trzeba będzie nakarmić. Spokojnie, spokojnie. Nie przejmuj się, ja jestem przygotowany na wszystko. Ja jestem przygotowany na wszystko. I już tutaj mam sprzęcie do karmienia. Nie pierwszą, spokojnie, on już jest taki starszy, z buty doli. Z buty doli. Sprawdźcie lepiej, mamusie, sprawdźcie, czy to nie jest za gorące. Sprawdźcie, czy to nie jest za gorące. Dobra, słuchajcie, zakręćcie, na chwileczkę zakręćcie te buteleczki. I pomóżcie, że jest z boku, tutaj gdzieś koczy sałeczka. Sam jest z boku, same takie takty. Ja nie mogę, ja muszę uważać na słowa, muszę uważać na słowa. Słuchajcie, ja czuję taki lekki przeciąg, taki lekki. I co będzie, jak to się nam się przeziębią? Trzeba na głowę ubrać czapeczki. Czapeczki. Ja włączę sobie taki klimat, żeby dzieci poczuły, że są dzieci rzeczywiście. To włączę im taki podkładzik delikatny. I daję już czapeczki. Już idę z czapeczkami. Już idę z czapeczkami do was. Mamusie, ubieramy czapeczki. Proszę bardzo. Mamusie, czapeczki mamy ubrane, dzieci już się troszkę zmasakrowane nawet. Czapeczki mamy ubrane, a oni mają takie ładne koszule. Co będzie, jak te koszule się im sprawią? Trzeba im ubrać śmiaczki. Nie uduszcie ich. Mamusie, czapeczki mamy, dzieci nam się nie przeziębią. Śniaczki mamy, dzieci nam się nie powrócą. Ale co będzie, jak nasze dzieci nam się posikają? Pampersy, dokładnie, pampersy. Dzieci wstają, a mamusie ubierają im pampersy. Proszę. Rzepy, podpowiem wam. Jak są pampersy, dzieci siadamy. Jak są ubrane pampersy. Słuchajcie. Czapeczki mamy, dzieci nam się nie przeziębią. Śniaczki mamy, dzieci nam się nie obrócą. Pampersy mają... Mogą sikać, ile lezie do tury pachowy, mam ten założony. Dzieci nam się mogą posikać, spokojnie, śmiało. I teraz możemy śmiało przystąpić do karmienia, ale jeszcze nie podnosimy, nie podnosimy. Słuchajcie, ważna sprawa. Mamusie, odliczamy od 5 do 1. To już jest start, podnosicie butelki, karmicie dzieci. Ważna sprawa, nie wolno odkręcać butelek. Nie wolno odkręcać butelek, bo kiedyś dziecko odkręciło, wszystko miało na koszuli. Nie wolno odkręcać butelek. Przez smoczek. No, ale żeby czasem dziecko nie chciało odkręcić, bo kiedyś dziecko chciało sobie ułatwić i wszystko było na koszuli. Na znak, że dziecko wypiło, podnosi się pustą butelkę do góry. Pamiętajcie, na znak tego, że dziecko wypiło, podnosi się pustą butelkę do góry. Uwaga, odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz karmimy nasze dzieci, karmimy. Pomóżcie im! Kto pierwszy wypije? Mamusia popiłkuje! Jedna, druga!
wszystko. Idą łyb, że tak powiem. Chociaż ten bardziej doli, że tak powiem. Że tak powiem, bardziej doli, tak? Zobaczymy, kto wygra, kto wygrywa. Pomóżcie, no wspierajcie ich prawami, dobiegami, jakimś okrzykiem, no cokolwiek, cokolwiek. Kto ma wygrać? Kto wygra? Kto wygra? Która pana wygra? Kto będzie szybszy? Emocje sięgają za intu. Tamte dziecko gdzieś jakoś bardziej może szybciej, coś... Ma jakąś technikę, widzę. To jest niesamowicie. Jestem ciekaw, kto wygrać? Jest! Brawa, no niesamowicie, wybrzmił bardzo szybko. Brawa dla tej pary. Mamusie, oddajemy sprzęciom. Ja już do was idę. Mamusie, słuchajcie, tobie gratuluję. Gratuluję mamusi, dziedziciowi. Wygraliście, zajęcie pierwszego miejsca. Wam dziękuję za udział. Ale jeszcze, słuchajcie, ważna rzecz. Jak dziecko wypije, co musi zrobić? Musi się... Odbija mu się! Czy dziecko się odbije? Odbiło się? Ale mamusia plecy klepie, no plecki! Odbiło się! Drugi dziuś? Aha! On się bardziej śmiał z tego, jak mamusia klepie chyba! Mamusia, rozbiera nasze dzieci! Rozbieramy nasze dzieci, bo z tych rzeczy, co ubraliśmy. Słuchajcie, ten pampers jakiś ciężki. Po nagrodę się później do mnie zgłosicie.